Objazdowa scena teatru Pinokio, Punkolonie w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi, wycieczki do Centrum Komiksu i do Fundacji Urban Forms. To miejskie propozycje dla dzieci i młodzieży na drugi miesiąc wakacji w Łodzi. Monika Aleksandrzak. W Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych gimnazjaliści już mogą brać udział w półkoloniach. Zajęcia z DJ-em to tylko przedsmak tego, co przygotowano. W programie półkolonii są jeszcze warsztaty taneczne, ceramiczne i malowanie graffiti na dziedzińcu. Planowane są też dwie wycieczki do Centrum Komiksu i do Fundacji Urban Forms. Zajęcia potrwają do 14 sierpnia. Naszym celem jest, myślę, przysposobienie młodych ludzi do uczestnictwa w kulturze, bo to oni później będą naszymi widzami, oni później będą siedzieli tutaj na widowni. Wóz metafizyczny, w którym dzieci mogą oglądać spektakle, 7 sierpnia pojawi się na Górce Widzewskiej, 8 na skwerze Maksymiliana Kolbego na Dąbrowie w Łodzi, a 9 w parku imienia Andrzeja Struga na Bałutach.